Dobrze, dobrze. Dobrze mnie słychać? Miary? Miary, dobrze. Tak. Mężczyzna uduchowiony, nie wiem do kogo mówię, dlatego że mnie te wszystkie reflektory oślepiają. No ale widocznie tak musi być. Przygotowując się do tego wydarzenia, żeby powiedzieć coś o mężczyźnie uduchowionym, przypomniałem sobie moje bierzmowanie, dlatego że kiedy szedłem do bierzmowania, tak z domu do kościoła, pytałem się rodziców, co to jest bierzmowanie. Taki byłem przygotowany do bierzmowania, że nie wiedziałem, co to jest. I wtedy moja matula powiedziała mi katechezę w ciągu kilku zdań. Że to tak jak na apostołów Duch Święty stąpił, tak samo przy bierzmowaniu Duch Święty może na nas stąpić. Stąpi. I to mi wystarczyło. Ja byłem ministrantem, no to znałem te historie biblijne. A potem biskup powiedział kazanie o darach Ducha Świętego. I to było kazanie bardzo mocne, bo w czasie kazania nauczyłem się 7 darów Ducha Świętego. Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. Wracając do domu, no, powtarzałem sobie, żeby nie zapomnieć. To była pierwsza klasa szkoły średniej. No i odkryłem później, bo to były przed wakacjami, że w mojej książeczce od pierwszej komunii jest litania do Ducha Świętego. I to zacząłem się tą litanią do Ducha Świętego modlić. A potem mi przyszło, że może by więcej chcieć. No i poszedłem do seminarium. To jest taka krótka historia. Jeszcze bliżej. No. Jak przypomniała mi się, dlatego że kiedy apostoł Paweł przyszedł do Efezu, też spotkał jakichś uczniów, którzy nawet nie słyszeli, że istnieje Duch Święty i też musiał im w krótkiej katechezie wyłożyć, o co chodzi. Nakładał na nich ręce i otrzymywali Ducha Świętego i to było widać. A drugie takie doświadczenie, które gdzieś z Duchem Świętym wiąże, to był już rok 92, Wielki Post. Byłem już księdzem ze 6 lat mniej więcej, a może no 6 lat chyba. I przyszedłem do nowej parafii i proboszcz w nowej parafii mówi: słuchaj, tu mamy taki zwyczaj, że są rekolekcje dla inteligencji. Oprócz parafialnych rekolekcji jest klub inteligencji katolickiej w mieście i my te rekolekcje prowadzimy. I powiedział, żebym te rekolekcje poprowadził. Przygotowałem się, obłożyłem się książkami, jak tylko się dało. No i wygłosiłem te rekolekcje i zapomniałem. Zapomniałem na długie lata, bo o tym w ogóle nie pamiętałem, że coś takiego miało miejsce w moim życiu. Ale nie tylko ja zapomniałem, ale i proboszcz zapomniał, i inteligencja zapomniała. I od tamtego czasu nikt nie dopominał się o rekolekcje dla inteligencji. Nikt, ani proboszcz, ani inteligencja, nikt, dosłownie. To możecie sobie wyobrazić, co to były za rekolekcje. I kto to teraz dzisiaj mówi przed wami i czym będzie się dzielił. Też mogę wygłosić i mogę zapomnieć i wszyscy też zapomną, o co w tym wszystkim chodziło. No. Pierwsza część to będzie takie krótkie, takie studium biblijne, jednego zdania praktycznie z listu apostoła do Rzymian. To jest 8 rozdział, przeczytam w szerszym kontekście. 8 rozdział od 20 wersetu do 23. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, bo by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. My również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów. To jest taki fragment 8 rozdziału,
który akcentuje nas, wierzących, którzy otrzymaliśmy pierwsze dary ducha. Co to są te pierwsze dary ducha? Prawda? Istnieją różnice w polskich tłumaczeniach tego słowa, które zostało przetłumaczone jako pierwsze dary ducha. Pierwsze dary. Słowo greckie, ono brzmi aparche, aparche. Biblia Tysiąclecia tłumaczy to jako pierwsze dary w liczbie mnogiej. A w tekście greckim jest liczba pojedyncza. Pierwszy dar. Pierwszy dar. I w tłumaczeniu liczby pojedynczej przez liczbę mnogą zawarta jest już pewna tendencja interpretacyjna. Chodzi o to, że jeżeli w ten sposób się tłumaczy pierwsze dary, nie tak jak jest w oryginale pierwszy dar, to wskazuje to na posiadanie tylko części darów ducha tu na ziemi. Pełnia ma nastąpić dopiero w chwale. No, ksiądz biskup Romaniuk to słowo aparche tłumaczy w liczbie pojedynczej, ale tam wstawia rzeczownik zadatek. Otrzymaliśmy zadatek Bożego Ducha. Na oznaczenie jednak zadatku apostoł używa innego rzeczownika, arrabon. Natomiast w przekładzie Biblii Warszawskiej to zdanie przetłumaczone jest przez zaczątek ducha. Otrzymaliśmy zaczątek ducha. List do Rzymian 8:23, wokół tego będziemy krążyć. No, na to jeszcze dalej. I trudno w ogóle pojąć, co to znaczy ten zaczątek ducha. Czyżby chodziło o jakąś jego część? Natomiast w dawnych tłumaczeniach z Wulgaty to zdanie tłumaczy się dosłownie jako pierwociny ducha. I powstaje pytanie, jak należy zatem to przetłumaczyć, bo mamy już kilka wersji. I pierwsze dary, i pierwszy dar, i zaczątek, i zadatek. No właśnie, rzeczownik ten występuje, aparche, który został właśnie tak na różne sposoby przetłumaczony, występuje w znaczeniu właściwym, ale też w znaczeniu przenośnym. Zaraz się to wyjaśni. W znaczeniu właściwym oznacza pierwsze owoce ziemi zebrane najwcześniej w celu ofiarowania Bogu. I przez ten gest poświęcono Bogu całe żniwo, ponieważ zostały zebrane najwcześniej przed innymi, stąd nazwano je pierwociny, aparche. I te pierwsze dary, pierwociny, reprezentowały wobec Boga wszystkie inne dary, zastępując je. I w tym znaczeniu często występują w Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Pisma Świętego. Dobrze mówię. I takiego tłumaczenia, aparche, nie można odnieść jednak do Ducha Świętego, który nie jest owocem ziemi, ale jest darem Boga. I w znaczeniu właściwym to aparche odnosi się również do zaczynu, który jest pierwocinami całego ciasta. A w znaczeniu przenośnym, bo to było w znaczeniu takim dosłownym, przenośnym, ten rzeczownik aparche odnosi się również do osób, które są szczególnie bliskie Bogu, święte, bardziej godne czci od innych. I w tym znaczeniu ludzie są pierwszymi spośród całego stworzenia. Jezus Chrystus jest pierwszy spośród zmartwychwstałych. Epenet, jeden z bohaterów Dziejów Apostolskich, jest pierwszym nawróconym na chrześcijaństwo w Azji. Widzący z Apokalipsy, mianem tym słowem aparche, określa pierwszych zbawionych. I w kontekście przenośnym zatem należy rozumieć wyrażenie aparche jako
pierwsze dary ducha mający. Nie? I dopełniacz ducha, ducha, słowo ducha z wielkiej litery, może mieć dwojaki sens. Może być na przykład dopełniaczem cząstkowym i wtedy oznaczałby pierwsze dary ducha, jakie ochrzczony otrzymuje już tu na ziemi. Na przykład łaskę synostwa Bożego, dary i charyzmaty. Dalsze natomiast otrzyma dopiero w pełni. Na przykład uwielbienie ciała po zmartwychwstaniu, oglądanie Boga, taki jaki jest, ale to później. I wydaje się jednak, że bardziej zgodne z teologią świętego Pawła jest przyjęcie dopełniacza wyjaśniającego pierwsze dary, to jest Ducha Świętego, to jest Ducha Świętego. I tym pierwszym z pierwszych darów jest sam Duch Święty, nie jakaś cząstka. Sam Duch Święty. Jako prawdziwy zadatek chwały. Do podstawowej prawdy apostoła należy przekonanie, że ochrzczony otrzymuje Ducha Świętego. I użycie przez Pawła liczby pojedynczej, aparche, pierwsze dary, wskazuje nie na różne dary Ducha, lecz na jedną osobę, to jest Ducha Świętego. Zresztą w znaczeniu przenośnym to słowo odnosi się głównie do osób, na przykład Chrystus, ludzie, chrześcijanie, a nie do rzeczy lub darów. A więc tym pierwszym darem jest sam Duch Pana. Już teraz są w posiadaniu pierwszego daru, to jest Ducha. I dlatego całą swoją istotą wzdychają, oczekując pełni przybrania za synów, w czym będzie uczestniczyć również ich ciało. Obecność w nich Ducha jest więc czynna, aktywna. I w terminie tym aparche są zawarte takie trzy idee. Pierwsza, tajemnica daru Ducha została już zapoczątkowana. Ten dar już posiadamy. Druga idea to jest jednak dar dopiero zapoczątkowany. Pierwszy dar. Antycypacja pewnej pełni, na której realizację jeszcze się czeka. I trzecia to jest antycypacja. Ten pierwszy dar gwarantuje przyszłe wypełnienie. Nie jest pewną zapewnieniem. I apostoł nie chciał przez to powiedzieć, że Duch został dany tylko częściowo, ale chodziło mu jedynie o zwrócenie uwagi na aspekt taki chronologiczno-dynamiczny. Pierwszy dar Ducha stwarza synów Boga, wlewając równocześnie w ich serca nadzieję pełnej chwały, osiągnięcie dziedzictwa niebieskiego, do którego nabyli prawo w momencie usynowienia. Pełne, chwalebne dziedzictwo, choć udzielone w teraźniejszości, jest również przedmiotem nadziei. I ta nadzieja pełnego dziedzictwa jest pewna. Pewna, ponieważ gwarantuje ją pierwszy dar Ducha w sercach ochrzczonych i wynikające z tego przybrane synostwo. Mówiąc krótko, Chrystus pośród was nadzieja chwały. I do cech specyficznych egzystencji chrześcijańskiej według Pawła należą synowska adopcja, prawo do dziedzictwa i nadzieja chwały. Już teraz jesteśmy dziećmi Bożymi dzięki darowi Ducha, ale jeszcze się nie okazało, kim będziemy. I termin pokrewny, który wyraża podobną rzeczywistość, to jest termin zadatek, arabon. I ta bliskoznaczność sprawia pewnie, że niektórzy tłumaczą aparche właśnie w ten sposób, jako zadatek. Biblia Warszawsko-Praska. I szczególnie trzy teksty zasługują pod tym względem na uwagę. Teraz będziemy trzymać się słowa zadatek. Pierwszy.
2 Koryntian 1:22. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych. Drugi tekst to jest 2 List do Koryntian, rozdział 5, wiersz 5. A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam ducha jako zadatek. I trzeci tekst, list do Efezjan, rozdział 1, 13-14. W nim również uwierzyliście, zostaliście namaszczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas czyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu. Co to znaczy, że Duch Święty jest zadatkiem? Termin ten oznacza zadatek pieniędzy, danych przykupnie w tym celu, by zagwarantować wypłatę całej sumy w późniejszym czasie. I takim zadatkiem przyszłej chwały, danym już teraz na ziemi, jest według Pawła Duch Święty. Duch Święty. I dzięki temu zadatkowi, żyjąc na ziemi, nosimy już w sobie niebo. Zadatek ten został nam dany w Jezusie. Jest on już teraz obecny w naszych sercach, jako zadatek naszego dziedzictwa. Posiadając Ducha Świętego, otrzymujemy uprzednią gwarancję naszego pełnego dziedzictwa w chwale, które w sposób tajemniczy już zostało nam udzielone. I Boże synostwo zrealizowane przez Ducha sprawia, że On zamieszkuje w sercach ochrzczonych, dając im prawo do dziedzictwa. Opiera się ono nie na jakimś akcie prawnym, zewnętrznym, lecz na działaniu Ducha, który czyni neofitę synem Boga, bratem Chrystusa. Działa w nim jako pierwszy dar i zadatek. Zadatek dziedzictwa synowskiego, do którego nabył prawo przez adopcję i stwarza w nim również moc dążenia do pełni chwały niebieskiej. I ta moc ma charakter synowski. Stwarza bowiem w sercu człowieka, który przyjmuje wiarę, żywy obraz Chrystusa, Syna. I dzięki czemu może zwracać się do Boga jak do Ojca. I tu można by przypomnieć słowa papieża Leona Wielkiego. Chrześcijaninie, poznaj swoją godność. Nie? Jesteś przybranym synem Boga, synem w jedynym synu, Jezusie, bratem pierworodnego Syna Bożego, dziedzicem obietnic Boga, współdziedzicem Chrystusa. Nie? W momencie chrztu narodziłeś się do nowego życia mocą Ducha Świętego, który przebywa w twoim sercu jako pierwszy dar i zadatek chwały. On orientuje całą twoją istotę na niebo. Żyjesz jeszcze na ziemi, ale masz już pewny i zagwarantowany zadatek czegoś więcej. Niebo i chwała zaczynają się już tu na ziemi. I mamy dwa słowa, zadatek i mamy słowo pierwociny. I teraz jeszcze pieczęć. Pieczęć, bo też tam pieczęć występuje, nie? I metafora pieczęci ma w sobie jakąś tajemnicę. Rzecz, przesyłka, list z pieczęcią budzą znaki zapytania, co się w nich znajduje. Pieczęć była znana w starożytności, o czym świadczą odkrycia archeologiczne. Miała ona wtedy podwójne znaczenie, prawne i religijne. Pieczętowano dokumenty, listy, rzeczy, niewolników, zwierzęta. Pieczęć na rzeczy, osobie lub na zwierzęciu wskazywała na ich właściciela. Była pieczęcią własności. Miała również pewne znaczenie religijne. Na przykład wybierano i specjalnie pieczętowano zwierzęta przeznaczone na ofiary. I podobnie było w Starym Testamencie.
dokumenty zawarcia małżeństwa były pieczętowane. Znany był również fakt pieczętowania w znaczeniu religijnym, chociaż nie zawsze używano rzeczownika pieczęć lub czasownika pieczętować. Prorok Izajasz wspomina o zwyczaju tatuowania na ręce znaku Pan. Księga Izajasza 44:3-5. Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Wyleję ducha mego na Twoje plemię i błogosławieństwo moje na Twych potomków. Wyrastać będą jak trawa w wodzie, jak wierzby nad płynącymi wodami. Jeden powie, należę do Pana, a drugi się nazwie imieniem Jakuba. Inny zaś napisze na swej ręce Pan i otrzyma imię Izrael. Nie, napisze czy wytatuuje, różnie jest to tłumaczone. A prorok Ezechiel zaświadcza, że Jahwe polecił mężowi odzianemu w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, przejść przez środek Jerozolimy i nakreślić znak Tau na czołach pobożnych mężów. Znak ten uchronił ich od zagłady i śmierci. Był to znak szczególnej opieki i protekcji Boga. Podobny sens ma pieczętowanie w Apokalipsie. Pieczęć Boga żywego na czołach wybranych ustrzeże ich od zagłady, która nadejdzie w wielkim dniu gniewu. Plaga szarańczy szkodzi ziemi i tylko tym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Apokalipsa 9:4. Nie, metafora pieczęci oznacza opiekę Bożą w dzień sądu i kary. I w świetle Starego Testamentu teraz może łatwiej można zrozumieć to, co mówi święty Paweł o pieczęci. Sięgnijmy najpierw do jego pism. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek w naszych sercach. Drugi list do Koryntian 1:21. Apostoł mówi tu o wszystkich ochrzczonych, my i wy. Nie? Pan, który umacnia nas wespół z wami, którzy w określonym momencie przyszłym zostali namaszczeni pieczęcią ducha. I tym momentem namaszczenia pieczęcią był chrzest, w czasie którego z ową pieczęć wycisnął tę pieczęć sam Bóg. Pieczęć została przez apostoła zestawiona z namaszczeniem, przez co podkreśla on wewnętrzny charakter tego znaku. Można tu widzieć pewną aluzję do Jeremiasza 31:31. Na mocy przymierza Bóg obiecuje umieścić prawo w głębi ich jestestwa i wypisać je na ich sercach. Bóg, wlewając swego ducha, przypieczętował układ zawarty z nami na chrzcie. Jego duch obecny w nas objawia to przymierze i jest jego gwarantem. Rzeczownik, zadatek, potwierdza tę interpretację. Podobne znaczenie ma także tekst z listu do Efezjan 1:13. W nim też i wy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o naszym zbawieniu. W nim również uwierzyliście, zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu. Nie? Pieczęć ducha zgodnie z tradycją podkreśla tu wyraźnie, że jej posiadacz należy do Boga. Pieczęć ta skierowuje ochrzczonych ku pełnemu odkupieniu, które polega na tym, że będą już na zawsze jego umiłowaną własnością. Jeżeli ta pieczęć ducha zostanie utracona z powodu fizycznej śmierci ochrzczonego, to odrodzi się na nowo przez zmartwychwstanie, które będzie właśnie dziełem ducha.
Nie? Pieczęć ta wyciśnięta na sercu. To jest w najgłębszym wnętrzu, w jestestwie. Naznacza również jego ciało. Według listu do Efezjan ochrzczeni otrzymują pieczęć w Chrystusie przez pośrednictwo Jego Ducha. Jest ona równocześnie zadatkiem dziedzictwa, jakie mamy posiąść. Zatem, podsumowując te analizy, można w kilku zdaniach przedstawić istotną treść pieczęci Ducha. Według listu do Efezjan, tego zdania, co przeczytaliśmy, 1.13, występują trzy następujące po sobie czynności. Pierwsza czynność – słuchanie słowa Ewangelii. Druga – uwierzenie w nią. I trzecia – opatrzenie pieczęcią Ducha. Autor przedstawia tutaj proces inicjacji chrześcijańskiej, która kończy się chrztem. I owo opieczętowanie Duchem oznacza więc chrzest. Nie sam chrzest jest pieczęcią, ale Duch Święty dany ochrzczonemu w momencie chrztu. I wraz z nim przychodzi całe bogactwo łaski chrzcielnej, usprawiedliwienie i uświęcenie, odrodzenie i odnowienie, przybrane synostwo z prawem do dziedziczenia, przynależność do ciała Chrystusa, zdolność do nowego kultu miłego Bogu. Pieczęć Ducha to łaska chrzcielna. I całe to bogactwo wewnętrzne zostało przez Pawła przedstawione w perspektywie życia wiecznego. Pieczęć Boża, dar Ducha, dwukrotnie zostało określone jako zadatek oraz dwa razy pieczęć Ducha została odniesiona do ostatecznego odkupienia. Stąd pieczęć oznacza początek życia chrześcijańskiego, który przez swój własny dynamizm dąży do rozwoju i dojrzewania i pełni odkupienia. Tu sobie zrobimy taką małą przerwę, bo chciałbym teraz po tej teoretycznej, takiej teologicznej części trochę przejść do takiej części praktycznej. Nie wiem, jak tam z czasem stoimy, ale myślę, że jeszcze mamy troszkę cierpliwości. Do części praktycznej. Spróbujmy sobie uświadomić, w jaki sposób większość ludzi ochrzczonych przeżywa swoje chrześcijaństwo. Pierwszy sposób, chrześcijaństwo z tradycji. Polega ono na przyjęciu różnych zwyczajów, form liturgicznych, doktryny, formuł, instytucji, urzędów, które kiedyś wyrosły z głębokiego doświadczenia wiary, a potem stały się jakby wiarą zakonserwowaną. Jeżeli taką wiarę ma kapłan, to nigdy nie zrozumie on odnowy charyzmatycznej. Będzie ją zwalczać, będzie się starał różnymi sposobami uzasadniać swoją martwą, zakonserwowaną wiarę. Ale jaki kapłan, taki lud. Nasza wiara żyje z wiary tych, co żyli przed nami, ale nie może ona żyć jedynie z drugiej ręki. Nasza wiara w Boga Ojca, Chrystusa, Ducha Świętego nie może się tylko opierać na doświadczeniu innych. Odchodzenie ludzi od praktyk religijnych, odpadanie od tradycyjnych kościołów wskazuje, że taka wiara ludziom już nie wystarcza. Żyjemy u początku innej epoki. To, co fundamentem było dla dawnych pokoleń, dzisiaj już nie wystarcza. I my tego doświadczamy również i w najbliższym gronie, pewnie w swoich własnych rodzinach. No, po tych rekolekcjach, których później zapomniałem i wszyscy zapomnieli, przyszedł do mnie katecheta, pan doktor teologii, bardzo zacny człowiek i mówi: słuchaj, Antoni, chcemy tutaj z taką grupą młodzieży zrobić seminarium odnowy. Duchu Święty, może cię to interesuje, byś tam nam trochę potowarzyszył, byśmy się pewniej czuli. No i tak to przeżyłem wtedy, pierwsze seminarium odnowy w Duchu Świętym i nabrałem wielkiej życzliwości
i jakby większej otwartości na Ducha Świętego i wszystkie Jego przejawy, których do dzisiaj jestem świadkiem. To jest pierwszy sposób przeżywania chrześcijaństwa. Drugi sposób to jest religijność oparta na przepisach. Wielu wierzących ogranicza się do chrześcijaństwa wpojonego przez wychowanie. Wychowanie jest konieczne, ale niesie ze sobą pewną pokusę, aby spełniać wyłącznie swoje obowiązki, odmawiać obowiązkowe modlitwy. I chrześcijaństwo staje się wtedy łatwo zbiorem kłopotliwych wymagań, a Boga sprowadza się do roli kogoś w rodzaju niebieskiego nadzoru, wobec którego powołujemy się na spełnione obowiązki i doświadczenia. I z chwilą otrzymania jakiejś innej oferty sensownego życia, która zawiera mniej kłopotliwych wymagań, odwracamy się od Kościoła, nawet od Boga. I dla wielu ludzi takie przeżywanie chrześcijaństwa to za mało i szukają innej drogi. Ludzie niekiedy odchodzą od Kościoła z powodu błędnej formy chrześcijaństwa. I jest to wielkie oskarżenie kierowane pod adresem wielu martwych, sformalizowanych parafii, wspólnot. Nie, bez osobistego opowiedzenia się za Chrystusem nie ma trwałej więzi z wiarą. To jest taki drugi sposób, który myślę nie jest nam obcy przeżywania chrześcijaństwa. I trzeci sposób, chrześcijaństwo dobrych uczynków. Wielu ludzi nie przywiązuje dzisiaj żadnej wagi ani do tradycji, ani do spełniania formalnych obowiązków religijnych. Z tym większą gorliwością praktykują czynną miłość bliźniego, angażując się w służbę społeczeństwu. Nie mówią, wystarczy być dobrym człowiekiem. Kościół, jego nakazy, jego historia, wszystkie afery są niepotrzebne. Biorę czynny udział w życiu społecznym, w gruncie rzeczy jest mi obojętne, co i jak, w co ludzie wierzą. I z tym zjawiskiem spotykamy się również i spotyka się wielu ludzi, którzy doświadczenie Boga uważają za rzecz szkodliwą, ponieważ ich zdaniem skłania ono do akceptacji istniejących struktur w Kościele, w społeczeństwie, odciąga od walki i od protestów. I te trzy sposoby przeżywania chrześcijaństwa są bardzo powszechne. I to bolesne doświadczenie odstępowania od wiary, kwestionowania trudnych nakazów powinno również nas skierować do Biblii w poszukiwaniu pozytywnych rozwiązań. Wszystko bowiem zostało napisane dla naszego pouczenia. W świetle Nowego Testamentu bycie chrześcijaninem rozpoczynało się nie od przyjęcia jakiejś tradycji lub nakazów, zakazów, ale przez szczególne doświadczenie Ducha Świętego. W liście do Galatów święty Paweł pyta, czy Ducha otrzymaliście na skutek wypełniania prawa za pomocą uczynków, czy też stąd, że daliście posłuch wierze? Czy jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? List do Galatów, rozdział 3, wiersz 2 i następne. W czasach świętego Pawła byli ludzie, którzy twierdzili, że na miłosierdzie Boga i na Jego dar ducha można sobie zasłużyć, zachowując prawo, starotestamentalne prawo, przepisy, na przykład obrzezanie. Paweł natomiast przypomina Galatom, że u początku ich bycia chrześcijanami zostali obdarzeni przemieniającym życie doświadczeniem ducha, które mogą ciągle na nowo przeżywać i które w sposób trwały określa ich byt. Natomiast niewolnicze wypełnianie nakazów prawa odbiera wolność i niweczy ten początkowy stan. Nie? To doświadczenie ducha, o którym mówiłem na samym początku, odbierzmowania, było bardzo takie zaczątkowe, skromne. Dopiero po latach umiałem to nazwać i o tym opowiedzieć, bo wydawało mi się to tak intymne, tak osobiste, tak ukrywane,
że o tym nie sposób było z kimkolwiek mówić. Szkoda, że tak się stało. Byłby mądrzejszy, a jednak po latach dopiero odkryłem, nie? Że to było takie doświadczenie, no, rzeczywiście sakramentu, którym Duch Święty przyszedł i zaczął poruszać. Zatem jak należy rozumieć to doświadczenie, o którym mówi Paweł w liście do Galatów? Niezwykle ważne i tutaj słowo doznaliście. Doznaliście. Pochodzi ono od greckiego słowa, które się tłumaczy cierpię, doświadczam, doznaję czegoś dobrego lub złego. I ten czasownik oznaczał cierpienie i mękę Jezusa na krzyżu. Tak samo, tym samym słowem jest ono określone. Również stąd początkowe doświadczenie chrześcijańskie to jest bierne poddanie się działaniu Ducha, który nas napełnia. I aby to się mogło dokonać, neofita musi się poddać całkowicie rezygnacji z siebie samego, by mógł go napełnić Duch Święty. Musi być gotów wydać samego siebie Duchowi Świętemu. Tak jak Jezus wydał samego siebie na śmierć krzyżową. I tam, gdzie Nowy Testament mówi o tym doświadczeniu, zawsze chodzi o dorosłych. Doświadczenie to domaga się świadomego udziału. Współcześnie jednak zdecydowana większość wiernych ochrzczona jest w niemowlęctwie, a więc często nie potrafi dokonywać samodzielnych wyborów, nawracać się. I chrześcijaństwo oparte tylko na wychowaniu religijnym dziś jest niewystarczające. Nikt nie może się za kogoś innego nawrócić. Nikt nie może się za kogoś innego ochrzcić. Nawet rodzice chrzestni. I taka wiara wyczerpała już swoje możliwości. Albo się da ożywić, albo umrze. Wiara umrze. I trzeba więc nadrobić to osobiste nawrócenie i wydanie samego siebie. Bo to jest konieczny warunek chrztu. Gdy chrzci się dorosłego, wtedy on sam wyrzeka się szatana, publicznie wyznaje wiarę, oświadcza wobec wszystkich, że chce być ochrzczony. Tego aktu nie zastąpi churalne wyznanie razem z innymi przyrzeczeń chrzcielnych. Osobistego wydania samego siebie Chrystusowi nie można umieścić w przepisach liturgicznych. Przyrzeczenia wypowiedziane za nas przez innych ludzi powinniśmy potwierdzić z pełną świadomością i osobiście. I to takie wyznanie, takie wydanie się na własność Boga często zostaje w pamięci jako taki akt bardzo głęboki, przemieniający. Po tym seminarium odnowy, które mi zostało zaproponowane w 1992 roku, to pamiętam, że później był taki moment, 21 listopada, kiedy w jakiś sposób, no jeszcze raz oficjalnie, ale bardzo osobiście, nie, wydałem życie Jezusowi, przyjąłem modlitwę o napełnienie Duchem Świętym. Nie? I ten moment się pamięta. Chociaż nie towarzyszyły temu jakieś specjalne fajerwerki, jak w dniu Pięćdziesiątnicy. I Pismo Święte często łączy wiarę z sercem. Serce pełni nie tylko funkcję rozumu, ale sercem też się miłuje. Cierpi się sercem. Oznacza ono najgłębsze wnętrze człowieka, rozum, wolę, uczucia. Wierzyć sercem zawiera w sobie również emocje, miłość, ból, radość. I doświadczenie wiary obejmuje całego człowieka, wszystkie jego władze. Sobór Watykański powie, że wiara jest odpowiedzią na Boże wezwanie. Zatem, czy dzisiaj można doświadczyć Ducha Świętego? Owego poruszenia serca przez Ducha Świętego i taką słodycz poznania prawdy. To ma swoje źródło w doświadczeniu prawdy i umiłowania jej. Tak poznawał Boga psalmista. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. W ten sposób niemalże
fizycznie doświadcza się dobroci Boga, smaku Bożego Słowa. Takie doświadczenie Ducha jest możliwe nie tylko dla wybranych, ale dla wszystkich, którzy przeszli wtajemniczenie chrześcijańskie. Taki autor niemiecki Herbert Millen, który jest autorem podręcznika seminarium odnowy wiary, odnowy w Duchu Świętym, mówi, że nawet że wskazuje na drogę takiego doświadczenia, które przemienia życie. I szczególną uwagę on zwraca na dwie rzeczy. Pierwsza to jest świadectwo wiary innych. Świadectwo wiary innych. Słucham doświadczenia innych i w moim sercu może się budzić. Też bym tak chciał. Też bym tak chciał. W wyznaniu wiary Kościoła, credo, Duch Święty nazywany jest Panem i Ożywicielem. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, Panem Bogiem. I tylko On nazywany jest Ożywicielem, Duch Święty, Ożywiciel. Oznacza, że On jest ożywiającą mocą, dynamis dosłownie. Mocą Ojca i Syna, Jego tchnienie stworzyło pierwszych ludzi. On również wskrzesił Chrystusa, przywrócił do życia i nasze śmiertelne ciała. W tym liście do Rzymian, w 8 rozdziale to jest napisane. Co więcej, On już teraz wskrzesza do życia martwe, sformalizowane chrześcijaństwo. Myślę, że i nasza obecność tu i w tej wspólnocie też jest świadectwem takiego przemieniającego dotknięcia duchem. Teraz już wskrzesza to martwe chrześcijaństwo, chociaż nie jest to takie wskrzeszanie masowe. I nie doświadczamy w naszym życiu obecności Bożej, nie będziemy wskrzeszonymi i żywymi chrześcijanami, jeżeli nie uwierzymy w Ducha Pana i Ożywiciela i nie będziemy otwarci na Jego działanie. Odnowa chce nam pomóc w tym trudnym zadaniu. Jest ona nie tylko dla wybranych, dla uprzywilejowanych, ale dla wszystkich ochrzczonych, bo wszyscy potrzebujemy Ducha Świętego. I co ciekawe, jak sobie tak czytamy Ewangelię, Dzieje Apostolskie, w Ewangeliach nie ma ani jednego zdania o tym, że apostołowie się modlili. Owszem, proszą, naucz nas modlić się, ale jest mowa o tym, że Jezus się modlił. Kiedy Jezus wstąpił do nieba i apostołowie już pozostali sami, pierwsze co robią, to się modlą. Ja już będę kończył. To się modlą. Modlą się przy wyborze tego, który ma zastąpić Judasza. Modlą się później razem z Maryją. Modlą się dzisiaj pierwsze czytanie, kiedy apostoł się żegna w Efezie, też się modlą. Nie? No, pierwszą rzeczą, jaką się nauczyli po zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego, to jest modlitwa. Modlitwa w każdej sytuacji, w każdej okoliczności. Każdy moment jest dobry do tego, żeby zanosić modlitwę do Boga. I najprostszą modlitwą, jaką można zanosić, to jest po prostu modlitwa przyjdź Duchu Święty. Nie? Przyjdź Duchu Święty. To jest wołanie z wiarą, a On na to wołanie chętnie odpowiada. Tyle mniej więcej, czym chciałbym się podzielić. Nie wiem, czy to jest trochę zrozumiałe, ale zależało mi na tym, żeby ta pierwsza część o zadatku, o pieczęci wybrzmiała, ponieważ to nas upewnia, że nie, Duch Święty daje nam się cały, nie daje się po kawałeczkach, prawda? Jak jest zadatkiem, jak ktoś mi da zadatek, to ja wiem, że otrzymam również całość. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękujemy serdecznie.
Może jedno pytanie z sali, jeżeli można. Myślałem, że pytanie już jest przygotowane. Szczęść Boże, Michał. Wspominał ksiądz o chrzcie, a dokładnie o tym, że właśnie my jako katolicy no jesteśmy chrzczeni, jak już jesteśmy, jak jeszcze jesteśmy mali. Natomiast no, z tym chrztem też no, kiedyś za pierwszych chrześcijan właśnie wiązało się to takie wyznanie wiary, że tak, ja chcę iść za Tobą, Panie Jezu. No i właśnie, czy jak to jest? Czy właśnie w naszym kościele, bo inaczej, ja się spotykam wśród moich znajomych protestantów z takim zarzutem, że w ogóle ten chrzest niemowląt no to jest i niebiblijny i że to nie powinno tak wyglądać. No i czasem się zastanawiam, jak to, jak na to odpowiedzieć. No bo faktycznie ten chrzest wodny kiedyś, no to on chyba polegał na tym, że wiązał się też również właśnie z tym takim świadomym, dojrzałym wyznaniem wiary. Ale też w Biblii są takie świadectwa, nie wprost, ale domyślać się możemy, że dzieci również zostały ochrzczone. Kiedy Piotr przybył do domu Korneliusza i opowiadał to, czego był świadkiem, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauczania Piotra. I wtedy Piotr mówi, cóż zatem, trzeba ochrzcić tych, którzy trzymali ten dar tak samo jak my w domu Korneliusza. A jeżeli do domu należał gospodarz, żona, babcia, dziadek, dzieci na pewno też do domu należały niewolnicy, wszyscy zostali ochrzczeni, również dzieci. Był taki drugi epizod, kiedy apostołowie zostali wtrąceni do więzienia za to, że głoszą Ewangelię. W nocy było trzęsienie ziemi, strażnik przerażony chciał się zabić, ale Piotr go powstrzymał. Wówczas strażnik zaprosił ich do domu, obmył rany, przyjął i z całym domem przyjął chrzest. Nie? Z całym domem. Są takie przynajmniej dwa świadectwa, gdzie można się domyślać, iż dzieci były również chrzczone. W naszej sytuacji chrzcimy dzieci, bo jeżeli wierzący doświadczyłem mocy Ducha Świętego, mocy Boga, mocy wiary, to chciałbym się również, żeby moje dzieci, nie mam dzieci, mogły w tym uczestniczyć. Nie będę ich powstrzymywał od tego wielkiego daru. Nie? Z tego powodu no, udziela się chrztu dzieciom ze względu na wiarę rodziców. Nie? I przy chrzcie, przy ślubie, jeszcze przy ślubie, nie? Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy. I rodzice, małżonkowie się wtedy zobowiązują, że będą wychowywać po katolicku. Do wychowania katolickiego należy przygotowanie do sakramentów. Nie? No tak mniej więcej bym to... Dzisiaj pojawia się problem, że niektóre religijne praktyki są traktowane magicznie. Magicznie traktowane. Jest pierwsza komunia święta, w ogóle skomercjalizowała się bardzo w wielu sytuacjach magicznie, przeżywany jest chrzest święty. No, to tak mniej więcej. Mniej więcej. Takie, nie wiem, czy można jeszcze jedno pytanie, bo ja tak się zastanawiam. Bo ksiądz pokazywał te różne sposoby przeżywania. Tradycyjna ta metoda, taka bardzo, bardzo prawna, nie? I taka poprzez dobre czyny. I tak się zastanawiam się, jak i gdzie, w jaki sposób można pomóc osobom, które zatrzymują się na takim poziomie, czy to poziomie prawa, czy poziomie dobrych uczynków, czy poziomie tradycji. Jak pomóc takim osobom, by mogły odkryć ducha, by mogły odkryć tą głębię i tą pełnię, którą Bóg przygotował i chce nam dać. Ja nie mam przepisu. Nie mam przepisu, zwłaszcza, że wydawać by się mogło, iż wychowany byłem w rodzinie katolickiej, chrześcijańskiej i moje rodzeństwo również, ale dzieci mojego rodzeństwa już różnie traktują nie, wiarę, Kościół. Jak pomóc?
jak przygotowywałem dorosłych do bierzmowania najczęściej, no to zależało mi na tym, żeby doświadczyli wspólnoty, żeby mogli doświadczyć wspólnoty ludzi wierzących. Przyprowadzałem ich na spotkanie ludzi wierzących, prawda? To nie była tylko katecheza. Nie tyle chodziło mi o to, żeby nauczyć czegoś, bo można nauczyć się małego katechizmu i nic z tego nie wynika, ale żeby ludzie mogli doświadczyć, nie? Żeby mogli doświadczyć wspólnoty. Zapraszałem najczęściej na kurs Filipa, czy też na seminarium odnowy wiary, czy jeżeli prowadziłem indywidualne przygotowanie dorosłych, a kilka razy mi się to zdarzyło, to też zależało mi na tym, żeby zobaczyli innych, jak inni wierzą, prawda? Żeby w ten sposób zostali pociągnięci. Nie zawsze się to daje. No, ale też mam takie doświadczenie, że dopóki na przykład moje siostrzenice uczestniczyły w życiu Kościoła razem z innymi wierzącymi, nie było problemu. A kiedy przestały gdzieś tam, straciły tę wspólnotę, no życie potoczyło się różnie. Bardzo dziękujemy za to słowo i mam takie przekonanie, że to słowo domaga się od nas odpowiedzi wiary, odpowiedzi modlitwy. I chciałem tak trochę nietypowo zaprosić was teraz do tego, byśmy chwilę wołali o to, by Duch Święty nas dotknął, by Duch Święty nas przemienił, byśmy w Duchu Świętym mogli pójść dalej, nie zatrzymać się na etapie, na poziomie tradycji, na etapie, na poziomie uczynków, nie zatrzymali się na tym etapie takiego doświadczenia prawa, wypełnienia przepisów, ale by Duch Święty mógł nas przemienić, by Duch Święty mógł nas tak bardzo mocno wewnętrznie przetransformować. Duchu Święty, chcemy dzisiaj wołać, że dajemy Ci prawo do tego, byś Ty otwierał w nas te nowe przestrzenie, byś Ty otwierał w nas taką przestrzeń, w której Ty możesz nas poruszyć i w której możesz nam dać takie doświadczenie spotkania, doświadczenie wspólnoty, doświadczenie wiary. Duchu Święty, Ty ożywiaj nas, ożywiaj naszą modlitwę, ożywiaj naszą wiarę, nadzieję i miłość. Duchu Święty, po ludzku możemy tylko zatrzymać się na tradycji, zatrzymać się na przepisach, na zasadach, zatrzymać się na czynieniu dobra. Duchu Święty, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy tego dotknięcia, potrzebujemy tego ożywienia, tej przemiany, którą Ty w nas możesz dzisiaj zrodzić. Przyjdź, Duchu Święty. Pieśni nie ma na slajdach, ale są na kartkach. Jako żywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź. Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jako żywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź. Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Żywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź. Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jako żywczy deszcz, Duchu Święty,
żyć. Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej. Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej. Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Duchu Święty, wzywamy Ciebie. Duchu Święty, zapraszamy Ciebie. W tym czasie nowenny przed Pięćdziesiątnicą, w tym czasie, kiedy Kościół przygotowuje się na przyjęcie Ciebie, dzisiaj wołamy: przyjdź Duchu Święty. Zachęcam do tego, byśmy naszymi gestami, byśmy naszym ciałem pokazali, jak bardzo chcemy, by Duch Święty przyszedł. Zachęcam do tego, by wyciągnąć ręce, by otworzyć serca. Zachęcam do tego, by stanąć w takiej otwartości i w takim przyzwoleniu, by Duch Święty sam wybierał sposób, w jaki chce w nas działać. Duch Święty jest wolny w tym, w jaki sposób przychodzi, w jaki sposób się udziela. Nie chcemy ograniczać Ducha Świętego, nie chcemy trwać w zamknięciu, ale chcemy, byś Ty, Duchu Święty, mógł działać w nas tak, jak Ty chcesz. Jeżeli my, choć źli jesteśmy, umiemy dawać dobre dary swoim dzieciom, o ile bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Duchu Święty, prosimy, przychodź, wypełniaj nas na nowo, wypełniaj nas obficie. Nie chcemy, by nasza postawa ograniczała Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Jako żywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jako żywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jako żywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Dziś przenikaj nas, dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Możemy z taką pewnością powiedzieć, że Duch Święty przychodzi. Duch Święty przychodzi, bo takie jest Jego pragnienie. Takie jest pragnienie Ojca, który daje nam z obfitości serca. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie.